Dzisiaj opowiem Wam, jak zbudowana jest szyjka macicy. Szyjka macicy to ważny narząd, który jest potrzebny do zapłodnienia, ale także w czasie porodu. A jak jest zbudowana? Szyjka macicy jest pokryta taką tkanką, która nazywa się nabłonkiem i ten nabłonek ma wiele warstw. Jest on przystosowany do tego, że te wiele warstw chronią szyjkę macicy. W środku szyjki macicy jest tak zwane ujście szyjki macicy, ujście zewnętrzne, przez które wydostaje się śluz szyjkowy, a w drugą stronę, jeśli mówimy o zapłodnieniu, tamtędy plemniki dostają się do jamy macicy. I ten nabłonek, jak już wiecie, który pokrywa szyjkę macicy, może być obiektem ataku groźnego wirusa, a mówimy o wirusie HPV. Nazywam się Wojtek Komola, jestem ginekologiem i spotkacie mnie w Centrum Femimea w Bielanach Wrocławskich.